Koleżanki i koledzy, dzisiaj jeden z dzienników prezentuje ranking szkół podstawowych we wszystkich 16 województwach i z tego rankingu wyciągnięto tezę następującą, że najlepsze są szkoły prywatne, szkoły katolickie, te szkoły, które są prowadzone przez inne podmioty aniżeli samorząd terytorialny. Pojawia się także teza wiodąca, że byłoby dobrze, gdyby nasze dzieci mogły wszystkie chodzić do dobrych prywatnych szkół. Teza fałszywa, teza zgubna, teza, od której odchodzi większość krajów Unii Europejskiej, dlatego że edukacja prywatna to jest podział społeczeństwa. Zdajemy sobie sprawę z tego, że szkoły samorządowe, gdyby miały takie same warunki, takie same liczebności klas, takie same możliwości kształcenia, jakie mają szkoły prywatne, osiągałyby wyniki wcale nie gorsze. Natomiast zwracamy uwagę na fakt, że do szkoły prywatnej idzie wyselekcjonowana młodzież, że jest to młodzież specjalnie dobierana, co także jest tutaj podkreślane w artykule, że te szkoły są szkołami płatnymi, to o wysokim czesnym, a więc nie próbujmy dzielić edukacji na prywatną, tą dobrą i samorządową, tą złą. Zwróćmy uwagę na to, że samorządowa szkoła stanowi ponad 98% naszego rynku edukacyjnego. Jeżeli będziemy dzielić szkoły na publiczne, te samorządowe, rzekomo gorsze i na szkoły prywatne, te, które są lepsze, lepiej kształcą, lepiej edukują, to znaczy, że zaczynamy dzielić społeczeństwo. Chcielibyśmy, żeby szkoły samorządowe miały taką samą młodzież, takie same dzieci, jakie są dobierane do szkół prywatnych, żeby tak samo liczebne były oddziały, bo bez wątpienia nauczyciele i w jednych, i w drugich szkołach są dokładnie tacy sami. Nie ulega wątpliwości, że ostoją, podstawą i gwarantem wysokiej edukacji polskiej szkoły jest przede wszystkim nauczyciel w szkole samorządowej. Więc nie dzielmy tych szkół na te dobre prywatne i te złe samorządowe, bo to jest podział fałszywy, podział zgubny. Natomiast róbmy wszystko, żeby szkoły samorządowe miały takie same warunki, takie same możliwości, jakie mają szkoły prywatne.